Cześć, jestem Klaudia Tokanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Dane są włókna len, wełna, jedwab sztuczny, jedwab naturalny. Poszczególne włókna charakteryzują się występowaniem w nich różnych wiązań chemicznych. Niektóre z włókien dają pozytywny wynik reakcji ksantoproteinowej. Uzupełnij tabelę wpisując nazwy włókien, oznaczenia liczbowe odpowiadających im wiązań oraz plus lub minus na wyrażenie wyniku reakcji ksantoproteinowej. I zaczniemy od tego, że jedwab sztuczny już tu jest wypisany, więc nie bierzemy go za bardzo pod uwagę. W jedwabie sztucznym mamy wiązanie drugie i trzecie oraz mamy ujemny wynik próby ksantoproteinowej. Jeżeli jest tylko trzecie, to mamy len i dajemy plusika. Tutaj będziemy mieć jedwab naturalny. I wiązanie pierwsze oraz trzecie, a w ostatnim wełnę i dajemy plusika. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i już.